Krzysztof Ibisz, witam Państwa w Jokerze. Niektórzy z nas przywożą pamiątki z wakacji. Muszelki z nadmorza albo ciupagi z Gubałówki. Z Jokera można przywieźć coś znacznie ciekawszego. 50 tysięcy złotych. Przed Wami Grzegorz Lipski. Grzegorz to agent morski oraz aspirujący przewodnik po Trójmieście i Półwyspie Helskim. Przez 7 lat mieszkał i pracował na statkach, zwiedzając przy tym cały świat. Przez rok prowadził bar w Brazylii, przez 3 pracował jako hotelarz w Irlandii. Teraz przez kilkanaście minut popracuje nad wygraną w studiu Jokera. Grzegorzu, tak ciekawy życiorys, że powinieneś napisać książkę o tym. No tak, to może być następny krok. Jedna już powstała. Naprawdę? Co to? To taka powieść, której akcja toczy się w Gdyni, w mieście, z którego pochodzę. Gorąco polecam. Jaki tytuł? Miasto z morza mrocznych wrażeń. I jaki to jest rodzaj powieści? Jest to powieść taka obyczajowa, nazwijmy to. Obyczajowa. Miasto z morza mrocznych wrażeń. Tak, jako przeciwwaga. Tytuł już robi na mnie wrażenie. Jako przeciwwaga dla miasta z morza i marzeń, z którego do was przyjechaliśmy. Kto to jest agent morski? Agent morski. Agent morski jest to, nie jest to agent tajny, jest to agent jawny. Zajmujemy się statkami, które przybywają do portu w Gdyni, w Gdańsku. Opiekujemy się nimi. Dbamy o to, aby zawinięcie odbyło się bez kłopotów. Cała oprawa i cały pobyt z takiego statku w porcie odbyły się bez problemu. Ty pływałeś? Pływałem niemal 7 lat. 7 lat na statku? 7 lat na morzu. To jesteś wilk morski. To wie. Prawda? Jak to jest, powiedz, być na morzu tak długo? Wspaniale. Jest to te wschody i zachody słońca, kiedy nie jesteś ograniczony żadnymi światłami miasta i tak naprawdę, kiedy horyzont wyznacza tylko woda, no jest to bardzo wyjątkowe uczucie. Jak sobie wtedy ułożyć życie osobiste? Trudno, dlatego z pewnego czasu jestem na lądzie. Jestem już szczurem lądowym. Kto ci towarzyszy w tym życiu teraz? W tym życiu towarzyszy mi mój Joker osobisty, a także moja dziewczyna, partnerka prywatnie. Ma na imię? Beata. Witamy panią, pani Beato. Dzień dobry. Grzegorzu, na początek przedstawię ci zasady gry. Słucham. Przed tobą 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grał o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera osobistego w postaci twojej dziewczyny Beaty, którą powitaliśmy. A na imię miała właśnie Beata. Na imię miała właśnie Beata. Kiedy źle odpowiesz na pytanie, stracisz 3 jokery. Kiedy źle odpowiesz, nie mając jokerów, spadniesz o 3 szczeble niżej na twojej drabinie wygranych. Sznurkowej drabinie. Rozumiem. Jak na statku. Tak jest. Tak? Dobrze. Grzegorzu, może zacznijmy, pogadamy przy okazji, tak? Zacznijmy w końcu grę. Po to tu jesteś. Tak. Proszę jest. Bardzo, oto pierwsze pytanie dla ciebie. W starej harcerskiej pieśni płonie ognisko i szumią bory i dąbrowy, morza i oceany, knieje, chorągwie. Byłeś harcerzem? Byłem, bardzo dawno temu, ale to już historia, można powiedzieć, zamierzchła. Bory i dąbrowy na pewno nie, no morza i oceany szumiały w innych okolicznościach, a chorągwie to też nie ta okoliczność. Poproszę o zaznaczenie knieje. Proszę bardzo, zaznaczam i nie może być inaczej. Dobrze, 500 zł na koncie. Dobry początek. Tak, dla agenta dobry początek, 500 zł. A my jedziemy dalej, tak, po męsku, drugie pytanie. Proszę bardzo. Którymi rakietami gra się bez użycia piłki? Do lacrosse, do badmintona, do squasha, czy do tenisa stołowego? Bez piłki. Bez użycia piłki. Tak. Nie jest znany mi lacrosse. No badminton na pewno używa się lotki, tak? Którymi rakietami gra się bez użycia piłki. Stawiam na badminton, jako znany mi. Zaznaczyć? Zaznaczamy. A co to jest ten lacrosse? Nie mam pojęcia. To wygląda jak hokej, tylko te kije mają na końcu koszyki i gra się na trawie. I łapie się piłkę. Piłkę. Do koszyków. Bardzo dobrze. Badminton. Super.
Ach, przegapiłem naszego eksperta. Beato, ty wiesz, na czym polega lacrosse? Tak, poznałam lacrosse. A widzisz. Przebywając kiedyś na takich obozach sportowych dla młodzieży amerykańskiej i jednym ze sportów był właśnie lacrosse. Czyli potwierdzasz wszystko? Tak, potwierdzam. Świetnie, no to gramy dalej. Trzecie pytanie. Zwyczaj poddawania studentów pierwszego roku rozmaitym próbom, nim przyjmie się ich do społeczności studenckiej, to... Byłeś poddawany takim próbom na swoim wydziale? Nie. Nie. Oto warianty. Otrzęsiny, oczepiny, juwenalia czy dożynki? Świetne. No dożynki na pewno nie. Oczepiny to, z tego co pamiętam, to wesele, tak? Juwenalia to taka impreza studencka, studenckie imprezy, koncerty i tak dalej. A może dożynki? Dożynki na pewno nie. Dlaczego? No nie. Dożynają młodego. Dożynają młodego, nie. No zaznaczamy otrzęsiny, Krzysztofie. Proszę bardzo, zaznaczamy otrzęsiny. Powiem ci, że kiedy ja byłem na pierwszym roku, to ten zwyczaj był bardzo rozpowszechniony. W szkole filmowej w Łodzi, no miał, że tak powiem, wymiar niezbyt przyjemny. I nic ci nie daje do powiedzenia. To były właśnie otrzęsiny. Otrzęsiny, brawo. Martwi się trochę naszą Kamilę. Czy ona w ogóle dzisiaj z nami jest? Kamilo, jesteś? Dobry duszek tego studia. Właśnie. Czy dobry, to się okaże. To się okaże. Na pewno dobry. Trzecie pytanie za tobą. 5000 to jest poziom twojej gry. Wszystkie jokery zwyczajne zachowane i joker osobisty w postaci pięknej, a na imię miała właśnie Beata. Beata. Proszę bardzo, czwarte pytanie dla ciebie. Jak miał na imię główny bohater serialu Alo, Alo? Właściciel knajpki. Roger, Ernest, Claude czy René? Miał na imię René. Pamiętam tego prześmiesznego żandarma, który przychodził do niego i był: dzień dobry, René. Tak, no na pewno nie był to Roger, Claude, Ernest. Poproszę o zaznaczenie René. Proszę bardzo, zaznaczam René. Grzegorz, powiedz alo, alo, Kamilo. Alo, alo, Kamilo, zaznaczamy René. Alo, alo. To kultowy serial, który swoją światową premierę miał w 1982 roku. W Polsce zadebiutował 9 lat później. Wszystkie wątki i akcja serialu dzieją się w Café René, w niewielkiej miejscowości Nouvion, w okupowanej przez Niemcy Francji. Ale jak nazywał się główny bohater tego serialu? Tak samo jak kawiarnia. René. Brawo. Super. 10000 złotych to jest poziom twojej gry. My tak sobie gramy, a jokerów nie ubywa. Genialnie. Wszystkie jokery zachowane. Przed tobą teraz będzie piąte pytanie, ale zanim je przeczytam, to zainteresowało mnie, że ty pracowałeś w hotelu w Irlandii? Pracowałem. To musi być bardzo ciekawe. Jakie, powiedz mi, spostrzeżenia masz z takiej pracy? Bardzo ciekawe. Objechałem całą wyspę, miałem przyjemność żyć, mieszkać. Zaznałem tego emigranckiego chleba przez niemalże 3 lata i bardzo mile wspominam ten okres. Taki najdziwniejszy gość? Najdziwniejszy? Tak. To znaczy, wiesz co, kiedyś wszedłem do pracy rano, zaczynaliśmy zmianę od siódmej rano i przed wejściem do hotelu stał ubłocony kalosz. Nie wiadomo, kto go zostawił. Aha. Próbowaliśmy dociec, znaleźć ten drugi kalosz, czy jego właściciela, ale nigdy się nie udało, więc... Czy któregoś gościa brakowało rano? Nie. Czyli doszedł? Doszedł. Dobrze. Dobrze, przed tobą piąte pytanie. Które z tych miast nie jest stolicą państwa? Zurych, Podgorica, Tallinn czy Valletta? Nie jest stolicą. Valletta to jest Malta, Podgorica. Zurych na pewno nie, bo Brno jest stolicą Szwajcarii. Ale tutaj no... będę musiał... No proszę bardzo, okej. Nie jest, tak? Nie jest, tak. Który z tych... Tylko jedno nie jest. Nie jest stolicą
Tallinn jest stolicą Estonii, wydaje mi się, ale też nie jestem pewien. Proszę o usunięcie między Podgoricą a Valettą. Podgorica, które z miast nie jest. Bo mówiłeś przed chwilą, że Valletta jest stolicą. No właśnie, wydawało mi się, że jest stolicą Malty. Widzisz, to jest wszystko takie... No dobrze, no jest, oczywiście. Które z tych miast... Aha, nie jest, no dobrze. Nie jest. I powiedziałem. No i powiedziałeś. Zurich nie jest stolicą, oczywiście. Czemu wziąłeś Jokera? Nie wiem. Zaznaczyć, tak? Tak, Zurich. Zgubiłem się. Dlaczego wziąłeś Jokera? Zgubiłem się, bo jesteś, bo po prostu masz gest, po tak? prostu. Masz gest. Uznajmy, że no tak. No i dla faceta gest to jest coś, nie? Świetnie. A jaka to jest dobra odpowiedź, dowiemy się za chwilę. Ponownie jesteśmy z Państwem, oglądają Państwo Jokera, gra Grzegorz. Idzie bardzo dobrze, pniemy się w górę. Przed chwilą padło pytanie, które z tych miast nie jest stolicą państwa? Była Valletta, myślałeś o niej, że jest stolicą Malty, mimo to sprawdziłeś Jokerem między Valettą a innym miastem. Valletta odpadła. Zakręciłeś się. Zapędziłem się, tak. Od razu mówiłeś, że Zurych nie jest stolicą, tylko... Berno. Czyli kompletne zakręcenie. Kompletne zakręcenie. Nie wiem dlaczego, to gdzieś mi to wszystko, widzisz... Nie Słuchaj, zapanowałem nad emocjami. Prawdziwy facet musi mieć gest. Bardzo dobrze. Może inaczej odczytałem pytanie, nie? A nie szkodzi. Kosztem jednego Jokera, trudno. Ale tak powiem, jest. I to jest najważniejsze. Niepostrzeżeni jesteśmy już na, zobaczmy, 20 tysiącach złotych. Przed tobą jeszcze 5 pytań. Pytania będą teraz trudniejsze. Tamte były za łatwe dla ciebie. Nie? To ostatnie. No żałuję tego Jokera, jednak straciłem go troszkę. Nie żałuj, to już historia. To już historia. 6 Jokerów zachowanych, 5 pytań przed tobą. Pytania będą trudniejsze, ale w zamian cała minuta na zastanowienie się. Proszę bardzo. Omyłkowym zabójcą Poloniusza był według Szekspira Otello, Hamlet, Ofelia czy Macbeth? Nie pamiętam. Przyznaję szczerze, że nie pamiętam. Omyłkowym zabójcą Poloniusza. Tutaj właśnie, no, już te lata lektur się... Otello, no, na pewno będziemy eliminować. Czyli było był czas na czytanie w rejsach, ale tak, nie klasyki. Ale nie klasyki, prawda? Właśnie. Omyłkowym zabójcą Poloniusza był według Szekspira. Proszę, no, pomiędzy... Zwyczajny czy osobisty? Zwyczajny. Proszę bardzo, w takim razie, między którymi wariantami mam sprawdzić? Między Otello a Ofelią, poproszę. Proszę bardzo, sprawdźmy między Otello a Ofelią. A więc nie Otello. Nie Otello. Mhm. Omyłkowym zabójcą Poloniusza był według Szekspira. Szekspir, nie mogę sobie przypomnieć. Ofelia. Nie, musimy eliminować dalej. Proszę tak, bardzo. Będzie Joker. Między którymi wariantami sprawdzić? Między Ofelią a Macbethem. Proszę bardzo, sprawdźmy, czy to Ofelia, czy Macbeth. Na pewno nie Macbeth. Zostaje Ofelia i Hamlet. No właśnie, ja myślałem o Ofelii, ale nie jestem na 1000% pewien. Nie mogę, muszę eliminować dalej. No gdybyś powiedział źle, to straciłbyś w sumie 5 jokerów, tak, prawda? Tak, żeby... To już teraz tak, trzeba grać. Tak, muszę już... Nie, czyli naprawdę. Sprawdzamy, Hamlet czy Ofelia? Tak. Nic nie pamiętasz z tej historii? Nic, po prostu jakby... Przypomnę ci, Ofelia była córką Poloniusza. Poloniusza. Poloniusz za kotarą podsłuchiwał Hamleta. Ten wziął go za kogoś innego i przebił szpadą. Przebił szpadą. Tak. To był Hamlet. To był Hamlet. Ale dobrze, no straciłeś 3 jokery. Ale w tym momencie poziom twojej gry to... Jaki przeczytaj? 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych. Do końca 3 pytania, 3 jokery. 4 pytania. 4 pytania. Do końca 4 pytania, 3 jokery, no i joker osobisty. Joker osobisty. Wiedziałaś, czy nie, Beato? Nie pomogłabyś tutaj. Pudło też. Czyli w sumie dobrze, że brałeś zwyczajne jokery, bo tak straciłbyś tutaj jokera Beato. Zupełnie mi to
Umknęło. Bo tu jest bardzo trudno grać. No właśnie. Najłatwiej jest grać przed telewizorem. To prawda. Proszę bardzo, siódme pytanie dla siebie. Który z tych wspaniałych obrazów znajduje się w polskim muzeum dzięki temu, że padł łupem piratów? Sąd ostateczny Memlinga, Dama z gronostajem Leonarda, Miłosierny Samarytanin Rembrandta czy Ekstaza świętego Franciszka El Greca? Po minie wydaje mi się, że wiesz. Tutaj akurat szczęście mi dopisuje, ponieważ to wiąże się też z moim nowym fachem, do którego się przygotowuję. Co to przebranżowuję będzie? Się, kończę z agentem morskim i przygotowuję się do roli przewodnika po Trójmieście. Hmm? I z tej oto okazji wiem, że sąd ostateczny Memlinga padł łupem piratom i przez to no, miał długą drogę, może nie teraz czas i miejsce, aby to opowiadać. Ale może zaznaczmy, tak czy nie? Zaznaczamy sąd ostateczny Memlinga. I teraz jaką historię pamiętasz? Został, był zamówiony przez jednego z szlachciców, nie pamiętam, czy skandynawskich. Z Niderlandów do Italii. Z Niderlandów do Italii, dokładnie. I tam padł łupem jednego z... Kogo? Piotra lub Pawła. Pawła. Gdańskiego korsarza. Dokładnie. Pawła Benekę. Pawła Benekę. Padł łupem Pawła Benekę. I komu ofiarował? Pamiętasz może? Bo ten korsarz ofiarował. Ofiarował, tak? Go. To też ci się przyda, bo to bardzo ciekawa historia. Tak, właśnie to... Kościołowi Mariackiemu w Gdańsku. W Gdańsku, tak. 1473. Wspaniale! Jestem wiek. Coś jednak wiem. Ale jaka historia, prawda? Tak, niesamowita historia. Świetnie. Potem jeszcze ten obraz w zawirowaniach II wojny światowej wywędrował z Polski i znowu do niej trafił. To jest... Myślę, że niewiele jest osób w Polsce, które tutaj odpowiedziałyby na to pytanie bez żadnego jokera. Bardzo mi miło. Wielkie brawa, świetnie. Beata dumna. Bardzo. Gramy dalej, ósme pytanie dla ciebie. Przy ósmym i przy dziewiątym pytaniu możesz wezwać do pomocy Beatę. Patoka to inaczej. Płynny miód, szczyt w Karpatach, zupa z ciecierzycy, czy mydło z mleka koziego? Zupa z ciecierzycy, mydło z mleka koziego, szczyt w Karpatach. Wydaje mi się, że jest to płynny miód, ale nie jestem pewien. Zaproszę chyba mojego jokera osobistego do pomocy. Myślę, że Beata nie jest szczęśliwa. Nie jest? Nie. Zapraszamy. Beato, czy jesteś w stanie mi pomóc w tym pytaniu? Nie jestem pewna. Ja tak bym... Myślę, że bym spróbowała jednak z jokera między... A twoja pierwsza myśl, Beato? Płynny miód. Mój również. Ale czy się nie mylimy? Ale wydaje mi się, że to jest duże ryzyko, bo nie mam pewności. Stracimy, ile mamy jeszcze jokerów? Trzy. I jeszcze dwa pytania poza tym. Trzy jokery, dwa pytania. Bo tak to trzy schodki w dół, prawda? Płynny miód, zupa z ciecierzycy, mydło z mleka koziego. A według czego moglibyśmy jeszcze odrzucić, jak myślisz? A wiesz co, no... Zupa z ciecierzycy to na pewno. Między 10 sekund zostało. Albo odpowiedź, albo joker, proszę. To prosimy jeszcze między płynnym miodem a mlekiem. Płynny miód, a mydło z mleka koziego. Proszę, sprawdźmy między tymi dwoma wariantami, który jest nieprawidłowy. Nie mydło. Patoka no nie kojarzy mi się ze szczytem w Karpatach. Zupą z ciecierzycy raczej też nie. Zaznaczamy płynny miód. Proszę bardzo, zaznaczamy i ten dylemat rozstrzygnie nam Kamila. Patoka to 5 gmin i 3 miejscowości w Stanach Zjednoczonych, 2 wsie w Polsce oraz oczyszczone z wosku, ściekające ze zmiażdżonych plastrów, płynny miód. Płynny miód. Świetnie. Dziękujemy. Bardzo nam podobałeś. A jednak...
widzisz, pierwsza myśl była... Liczyłem na to, że mimo tej wątpliwości, którą tu zasiała Beata, postawisz tak, na tą ja swoją pierwszą myśl. Wasze oboje tak myśleliście, tak? Tak, obydwoje tak myśleliśmy, tak. No ale widzisz, to jednak troszkę jest... Chciałeś się upewnić. Dobrze. Słuchaj, tak jest. Dobrze pamiętam, że Kamila mówiła, że prowadziłeś bar w Brazylii? Tak było, tak Co było. To za historia w ogóle? Rok? Odbyłem taką przygodę życia, nazwijmy to, kilka lat wstecz. No postanowiliśmy z grupą przyjaciół rzucić wszystko, że tak powiem, i wyjechaliśmy po prostu. No, spędziliśmy taki fantastyczny czas u wybrzeży stanu Bahia, 30 kilometrów od najbliższego, większego miasta. No, tak żyliśmy tylko, przepasani w Pareo, chodziliśmy w klapkach. Fantastyczny czas. Nikt mi go nie odbierze. Niesamowite przeżycie. I teraz myślę, że także niesamowitym przeżyciem będą dwa ostatnie pytania. Masz dwa jokery. Wielką szansę na 50 tysięcy złotych. Dwa jokery to twoi obrońcy. Przed tobą dziewiąte pytanie. Jeżeli zaoszczędzisz jokery, można powiedzieć, że 50 tysięcy masz w kieszeni. Jeżeli będą ci potrzebne, będzie trudniej. W ostatnim pytaniu. Gotowy jesteś? Rozumiem. Jedziemy. Proszę bardzo, dziewiąte pytanie dla ciebie. Które z tych państw nie ma na fladze półksiężyca? Czyli tylko jedno z nich. Jedno z nich nie ma. Nie ma na fladze półksiężyca. Oto warianty. Turcja. Singapur. Irak. Czy Libia. Które mają, od razu powiedz. Cała minuta. Turcja ma raczej. Raczej. Libia. No wydaje mi się, że jako państwa muzułmańskie, arabskie, raczej ma. Turcja, Libia, obstawiam, że ma. Nie ma. Dobrze, a jeżeli teraz usunę, to które z tych państw nie ma? Tylko jedno nie ma. Będę się ratował na pewno jednym jokerem. Cześć, jaki jest tok myślenia? Które twoim zdaniem mają? Moim zdaniem ma Turcja, Libia i Irak, ale to może być zgubne. Między którymi mamy sprawdzić? Między Irakiem i Singapurem. To są dla ciebie takie niepewne, tak? Tak, tak, tak. Sprawdźmy, który z nich na pewno ma, ten zniknie. Singapur ma. Singapur ma. Który nie ma? No, czyli nadal widzisz. Nadal nie wiem. Który z tych państw nie ma? Turcja, Irak, Libia. No Turcja, jestem prawie pewien, że ma. Irak i Libia. Aj, chyba będę musiał dalej ratować się. Mam jeszcze jokera? Tak, jednego. Jednego, ostatniego. Muszę się ratować, niestety. Proszę bardzo. Między Irakiem a Libią. Jak się ogłasza na statku, kiedy trzeba się ratować? Mayday. Mayday, mayday. Dobrze, wezwaliśmy pomoc. Joker Mayday, proszę bardzo. Sprawdźmy między jeszcze raz. Irakiem i Libią. Proszę. Libia ma. Dobrze myślałeś. Libia ma. Czyli Irak nie ma. Zaznaczysz? Zaznaczamy. Kamilo, powiedz nam, jak wygląda flaga Iraku. Flaga Iraku składa się z trzech poziomych pasów. Czerwonego, białego i czarnego. Na białym polu znajduje się zielony napis Bóg jest wielki, stylizowanym pismem arabskim. I to wszystko. Świetnie. Jak się czujesz? Zaschło mi w gardle. Napisz się i popatrz na swoją drabinę wygranych. Jest dobrze. Może nie najlepiej, ale na pewno nie powiem, nie jest najgorzej. No jest tak. Bardzo dobrze. 50 tysięcy to jest poziom twojej gry. Jakie masz teraz warianty? Jeżeli odpowiesz poprawnie na pytanie, masz 50 tysięcy złotych. Co wtedy zrobisz z tą kwotą? Wiesz co, przyjaciel, o którym wspominałem. Ten z baru? Ten z baru, ten z Brazylii. Napijecie się. Pewnie tak. Caipirini. Natomiast był u nas teraz, gościliśmy go, spędziliśmy razem Nowy Rok na Kaszubach dla odmiany. Z Brazylii przenieśliśmy się na Kaszuby, do Wdzyc Kaszubskich. I on zaproponował nam, abyśmy kolejnego Sylwestra spędzili w Chile na szczycie nieaktywnego wulkanu. I do tego zmierzamy. Lubisz przygody? Zdecydowanie. Życie jest przygodą albo niczym.
Świetnie powiedziane. Joker także jest przygodą. Jestem tak ciekawy, jest. Czy tak zagrasz 50 tysięcy albo 5 tysięcy złotych. Bo możesz tak zagrać. Posłuchaj. Jeżeli poprawnie odpowiesz na pytanie, masz 50 tysięcy złotych. Jeżeli wycofasz się po usłyszeniu pytania, masz gwarantowane 20 tysięcy. Rozumiem. Jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, masz 5 tysięcy złotych. 5, 20 lub 50. Jakkolwiek wygrałem. Prawda? Posłuchajmy ostatniego pytania. Który polski inżynier zaprojektował fortyfikację Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point? Nic. Nic. Może nazwisko skojarzę, ale... Proszę bardzo. Zygmunt Puławski, mhm. Hipolit Cegielski, Tadeusz Kościuszko, Józef Konrad Chełmicki. Niestety. Gdzieś dzwoni, ale nie wiem, w którym kościele. To... Który polski inżynier zaprojektował fortyfikację Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point? Jest mi znana ta jakby obraz Akademii, prawda? Ci kadeci, którzy tak chodzą równym marszowym krokiem i tak dalej. Zygmunt Puławski, Hipolit Cegielski. Gdybym miał obstawiać, to... Ciekawe. Być może... Ale nie. Nie będę ryzykować. Wycofam się. A co byś obstawił? Obstawiłbym między... Właśnie widzisz, nie mam czystego strzału, bo obstawiłbym między Zygmuntem Puławskim a Józefem Konradem Chełmickim. 9 sekund. Wycofuję się. Proszę bardzo, przyjąłem twoją rezygnację. Nie masz jokerów, a więc kogo byś zaznaczył? Już poza grą. Może Józefa Konrada Chełmickiego. Co by powiedziała twoja partnerka, Beata? Też wybrałam tą osobę. I gdybyś tak postawił, a nie wycofałbyś się z gry, wygrałbyś... 50 tysięcy złotych. 5 tysięcy złotych. 5 tysięcy? Tak, bo to jest Tadeusz Kościuszko. Kościuszko. No proszę. Nigdy bym nie powiedział, naprawdę. Masz powody do radości, bo myślę, że możesz świętować nowy rok na tym wygasłym wulkanie. Wygrywasz 20 tysięcy złotych. Wspaniale. Dziękuję. Przy 10 pytaniu nas zawsze jest 10 w skali Buforta. Bardzo mi przyjemnie. Tak. Świetna gra. Naprawdę świetnie. Dziękuję. Gratulujemy, dziękujemy. Z Grzegorzem w kilkanaście minut okrążyliśmy cały świat. Mogło paść 50, padło 20 tysięcy złotych. Czy jeszcze w tym odcinku padnie główna wygrana? Przed wami Maria Szymańska. Maria w tygodniu jest doradcą klienta w firmie windykacyjnej, a w weekendy przeobraża się w dostawcę pizzy. Uwielbia geocaching, odkrywanie nowych miejsc i poznawanie nowych ludzi. Może to dlatego, że w jej rodzinnej miejscowości mieszka mniej osób niż dziś zasiada na widowni Jokera. Teraz jej grę oglądać będzie cała Polska. Wygodnie u nas? Barowe krzesełko, ale z rączką. Wygodne, ale z rączką, tak. To wiesz, jak ktoś za dużo, to może się złapać, nie? Pogibać się troszkę. Jak na statku, na fali, tak. Właśnie, mieliśmy marynarza przed chwilą, widziałaś. Tak? Co to jest geocaching? Geocaching to taka zabawa. Nie wymagająca internetu, znaczy w sumie wymagająca trochę, no ale nie taka jak Pokemony takie słynne, które były ostatnio. To jest takie bardziej w realu. Chodzi się po świecie. Ale z aplikacją. Tak, chodzi się z taką aplikacją, ma się mapkę, znaczy można bez aplikacji, można sobie spisać po prostu, to się nazywa koordynaty, kordy tak w zdrobnieniu. No i szuka się skrytki. Skrytki są różne, schowane gdzieś, nie wiem, w skrzynce pocztowej, na przykład u kogoś pod domem, włożone komuś w rurkę z płotu, jak ma na przykład siatki płot. Najdziwniejszą, jaką do tej pory znalazłam, to była umiejscowiona pod kościołem na świerku w szyszce, w sensie wydrążona była dziura w szyszce i w środku było... Ktoś się postarał. Komuś się chciało, tak. I naprawdę a tam masz wiadomość? Tak, i w środku w tej szyszce jest taki zazwyczaj zwijek papieru, rulonik i na tym ruloniku po prostu zapisuje się datę i swój login. Ja mam akurat Marychę 102, login w geocachingu. Zapisuje się, że tego dnia się znalazło tą skrytkę, ewentualnie jakąś krótką historię, na przykład, nie wiem, po drodze idąc tutaj wdepnąłem w się kupę, albo coś tam się stało złego, bądź dobrego. Jakąś krótką historię można fan zostawić, jakiś pieniążek, nie wiem, kawałek sznurka, co się tam ma pod ręką, wziąć któryś, który tam już jest zostawiony przez kogoś innego i później jeszcze dodatkowo w internecie się opisuje, że dnia się było na tej skrytce na przykład i zostawiłem to dla kogoś tam, kto przychodzi po mnie. To bardzo ciekawe. I jest to na całym świecie ogólnie, w sensie
sensie w każdym kraju. W Polsce jest całkiem sporo. Byłam też w Bułgarii, znalazłam parę, na Ukrainie też mi się udało znaleźć kilka, także... Czy cały świat w zasięgu, tak, geocachingu. Tak, i w sumie żadnej nagrody za to nie ma. Z tego co wiem, mam kolegę, który nazbiera już 10 tysięcy takich skrytek, aha, to mówi, że dostał jakiś taki wielki złoty puchar, który stoi po prostu dumnie na kominku. Proszę, czyli jeżeli nie macie akurat w tym momencie gry w Jokera, no to możecie grać w geocaching. Tak, i to jest wszędzie. Przypuszczam, że jakbym teraz odpaliła mapę, to gdzieś tu w pobliżu studia też na pewno jakaś skrytka się znajdzie, o ile nie gdzieś tu u was na to terenie świetne studia, bo o tym nikt nie prawda wie, jeżeli się nie bawi. To jest tajemnica, w tą grę. Tak, nic nie mówcie, tak? Tajemnica. No. A Maria dzisiaj jest w Jokerze. Witamy. Witam serdecznie. Droga Mario, na początku przedstawię ci zasady gry. Mhm. Nie? Ciekawie. Babcia mi nie uwierzy. Przed tobą, Mario, 10 pytań. Po każdej dobrej odpowiedzi twoja stawka będzie rosła. Będziesz grała o 500 zł, 2000, 5, 10, 20 i 50 tysięcy złotych. Do dyspozycji masz 7 jokerów zwyczajnych. Każdy joker eliminuje jeden niepoprawny wariant odpowiedzi. Masz także jokera osobistego. Kto to jest? Marek, mój kolega, przyjaciel w sumie. Witamy, Marku. Marku, czym się zajmujesz na co dzień? Pracuję w korporacji dosyć dużej, samochodowej. Zarządzam ludźmi. Robi autobusy. O, no to jest poważna sprawa. Tak. W czym będziesz mógł pomóc, Marii? No myślę, że trochę technicznie, trochę może z przyrody. Wędkarskie jakieś pytanie będzie. Mari, jak się poznaliście? To jest dosyć ciekawa historia. Impreza. Domówka tak zwana, pospolicie. No i zawitałam do domu na tą domówkę, tak przyszłam jako gość i Marek też był jako gość i śmiejemy się wszyscy, że poznaliśmy się pod lodówką, bo tam wszystkie imprezy akurat w tym konkretnym domu odbywają się zawsze w kuchni, gdzie no takim głównym miejscem jest lodówka, także śmieję się, bo złapaliśmy po prostu w samym momencie za drzwi z lodówki. A czego tam szukaliście w tej lodówce? No nie będę zdradzać, ale wiadomo, czego się na domówce szuka w lodówce, tak? Także... Ciastka, tak? Tak, przekąski. Droga Mario, jeżeli odpowiesz nieprawidłowo, stracisz 3 jokery. Jeżeli odpowiesz błędnie, nie mając jokerów, spadniesz o 3 oczka niżej na twojej drabinie wygranej. Będzie jeszcze smutniej. Nie myślmy w ogóle o tym. Nie, oczywiście. Czy ty jesteś osobą optymistyczną, oczywiście. Tak? Oczywiście. Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna. No, patrz, że mamy, nie? Do połowy pełna, proszę bardzo, napijmy się. Za twoją grę. Nawet mamy całkiem pełną. Tak pełne jest. 10 pytań do 50 tysięcy złotych. Gramy? Gramy. Proszę bardzo, oto pierwsze pytanie. Lekarz, który rozmawiał ze zwierzętami, to doktor Who, doktor House, doktor Dolittle czy doktor Watson? Powiem tak, doktor House niektórych pacjentów, których miał, mógł w sumie traktować jak zwierzęta, bo ludzie są różni. Natomiast bardzo lubię akurat ten film o tym panie doktorze. Czytałam też książkę, chociaż mało książek czytam, ale tutaj zaczęłam ją czytać. Super zagrał też rolę tutaj doktora Dolittle Eddie Murphy, także poproszę o zaznaczenie odpowiedzi doktor Dolittle. Zaznaczamy doktora Dolittle. Oczywiście dobra odpowiedź. Poszło. Ty głośno mówisz, że ty mało czytasz, Mario. No, cała Polska, cały świat cała się ogląda. Polska czyta dzieciom, a mi nikt nie czytał w dzieciństwie. Nie, no bez zarzutu. No, czytasz czy nie? Nie czytam. Nie czytam. Znaczy, no w dzisiejszych czasach nie da się nie czytać, bo internet nas zalewa, prawda, informacją pisaną, ale czytasz? Nie czytam książek. Nie. Dlaczego lubię. Nie czytasz? Nie lubisz książek? Nie czytać? Lubię. Nie lubię czytać. Jesteś książek. Pierwszą osobą, którą znam, która nie lubi czytać książek. Naprawdę. No, ja się śmieję zawsze, że z obowiązkowych lektur jedyne, co w życiu przeczytałam, to są nowele Kamizelka i Janko Muzykant. To są jedyne dwie książki, które przeczytałam. Także. Książki to wspaniała przygoda. Mówi się, że kto czyta książki, ten przeżywa wiele żyć jednocześnie. Mam nadzieję, że kiedyś polubisz czytanie książek. Może, zobaczymy. Oto kolejne pytanie. Dobrze. Kulinaria. Jak się czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Współlokatorka świetnie gotuje, nawet się pochwalę. Troszkę tutaj z konkurencyjnej stacji, ale brała udział w programie kulinarnym teraz w ostatnim sezonie. Była w finale. I na tobie testuje, tak? I na mnie testuje, tak. To ja ją zachęciłam, bo stwierdziłam, że no... Niestrawności były? Nie, nie, właśnie w ale drugą stronę. Ale nie pytam z powodu jest konkurencji, nie. Nie, nie, z powodu... Znaczy nie, jedzenie super. A, super. I w drugą stronę jest ból, że no kupi się jakieś spodnie, a potem się okazuje, że... Sprały się. Słuchaj, czyli karmi dobrze. Oj, bardzo dobrze. Coś za coś, jak w życiu. No dokładnie, ona gotuje, ja sprzątam. Taki mamy zdrowy układ. A świetnie, układ. To jest rzeczywiście. I ona zadowolona i ty. Dokładnie. Lubisz sprzątać?
Muszę. Uspokaja cię sprzątanie? Uspokaja mnie prasowanie. To jest też fenomenem, tak jak nieczytanie książek, bo wszyscy ludzie mówią, że jedyne, czego nienawidzą w sprzątaniu, to właśnie prasowania. Mm-hmm. A ja uwielbiam prasować. A ciebie uspokaja. Mnie uspokaja pastowanie butów. Widzisz, mamy coś wspólnego. Mm? Taka czynność, która nas uspokaja. Posłuchaj pytania. Kora której z tych roślin jest popularną przyprawą kulinarną? Cynamonowca cejlońskiego, wanilii płaskolistnej, goździkowca korzennego czy anyżu gwiaździstego? Czasami wyśle mnie na zakupy współlokatorka po różne przyprawy i z tego co kojarzę jest i cynamon, jest i wanilia, są i goździki, jest i anyż, ale z opakowań, które są w sklepie, to taka pełna nazwa, to widziałam anyż gwiaździsty, jeżeli chodzi o nazwę typowo, tak jak mamy tutaj w odpowiedziach. A kora, której z tych roślin jest popularną przyprawą kulinarną? No tak, 10 tu sekund. Jest pytanie o korę. Joker albo odpowiedź. Anyż. Proszę bardzo, zaznaczam anyż. I czy to jest dobra odpowiedź, warta u nas 2000 zł, dowiemy się za chwilę. Witamy ponownie w Jokerze. Gra Maria, to właściwie początek twojej gry. Przed chwilą pytanie brzmiało. Kora której z tych roślin jest popularną przyprawą kulinarną? Tak teraz myślę, że gość... Miałaś jokery, wybrałaś od razu anyż gwiaździsty, nie korzystając z jokerów. Co myślisz teraz? Myślę, że jednak goździk, ale dobra. Że goździk. Co myśli przyjaciel Marek? No ja myślę, że cynamonowiec, ale... Tak się zastanawiam właśnie, czy nie czasami wanilia jednak. Z wanilii ten środek wydrążają. Nie wanilia. To... Nie goździkowiec, tylko cynamonowiec. Były jokery. Były jokery, ale też nie dużo pieniędzy na razie zabrało, także ja jokery dużo. Też pójdą. No. Nic zabrało, tylko nie, trzy jokery. Tylko jokerki. Mario, Kamila powiedziała na początku, że ty na co dzień jesteś windykatorem. Nie używamy tego słowa, mówi się doradca klienta. Czyli nie jest ten... Nie? Nie. Teraz nie. Inaczej, tak? Teraz się nie to jak robi dawniej. W cywilizowany sposób. Jesteś doradcą klienta. Tak. Czyli dawniej to był windykator. Tak, bo dawniej była inna windykacja, a teraz jest taka. A teraz tam, przepraszam, czy byłby tak miły i tam oddał, co pan jest winien, jakby coś, to jeszcze jakąś ciasteczko podeślemy, kwiatki, tak? Dokładnie. A kiedyś można było powiedzieć, że jak nie odda, to. Zabieraj telewizor. To zostaną tylko. Tylko nie zabieraj telewizorów, obiecujesz? Bo tam są jokery. Dobra, to nie będziemy zabierać. Ja daję telewizory. Babci kupiłam telewizor teraz. No, cudownie. Ale z jokerem w środku. Tak. Tylko na Polsat. Tak, ustawiona odbiór tylko kanały Polsat. Super, Polsat oczywiście super. Dziękuję ci bardzo. A powiedz mi, czy ciekawsze przygody przeżywasz, kiedy pracujesz jako dawniej windykator, teraz doradca klienta, czy jako dostawca pizzy? Powiem tak, dostawca pizzy jest w kontakt bezpośredni z człowiekiem, bo jako doradca mam tylko obsługę jakby przez telefon i ewentualnie jakieś tam maile, więc tych ludzi nie widzę, a w pracy doradcy jest to zderzenie z drzwiami, jak ja to mówię, i nigdy nie wiemy, kto nam otworzy. W pracy dostawcy. No i jakie miałeś przygody na przykład? Kto ci otwierał? Niedziela to jest standard, że otwierają panowie w szlafroku bądź bez szlafroku. Co ty opowiadasz? No jeżeli impreza była za ostra, jakich to są bez szlafroku. Pan Bóg stworzył? Tak, jak impreza za ostra, to zdarzali się tacy, którzy zapomnieli, że istnieje szlafrok, także... Ale wiedzieli, że zamówili pizzę? Też byli zdziwieni, więc nie wiem, czy nie zamawiali jej dzień wcześniej, tylko po prostu system wybił ją następnego dnia, ale niektórzy byli zdziwieni. Albo zapomnieli, że tak, zazwyczaj pada pytanie, a browar też do tego zamówiłem, jak mówię, że wiozę też piwo, a no to panią wpuszczę. No jest ciężko zachować kamienną twarz w niektórych sytuacjach. Ale zawsze profesjonalnie. Oczywiście, pełen profesjonalizm, za to mi płacą, tak? Tak jest. Słyszałem, że kiedyś dostawca pizzy pojechał do klienta, zostawił pizzę, pan zadzwonił z reklamacją, że dostał bez sera. A są tacy klienci, że samo ciasto, nic po prostu, bo samo ciasto, tak? Powiedzieli, że wyjaśnią problem, po czym on zadzwonił ponownie, powiedział: bardzo przepraszam, byłem w takim stanie, że otworzyłem pudełko do góry nogami. To się wszystko też okay. zdarza. To się też zdarza. Dobrze. Gramy dalej. Trzecie pytanie dla ciebie. Jak z chemii? Była piątka na świadectwie w liceum, ale... Piątka? No to
będzie teraz mały sprawdzian. No, będzie w topu. Przypomnij sobie, ile atomów ma cząsteczka wody? Bez wariantów? H2O. Dwa wodory, jeden tlen. Obstawiałabym 3, ale poproszę odpowiedzi. 5, 3, 2, 1. 0. Znaczy, no to jak mówię, H2O, mamy dwa wodory, jeden tlen, 2 plus 1 daje 3. Jestem po matematyce, umiem dodawać, więc proszę o zaznaczenie trójeczki. Proszę bardzo, sprawdźmy, z ilu atomów wiedzy składa się Kamila. Kamila? Ze wszystkich. Ta odpowiedź na temat wody na pewno wpłynie na twoje dalsze losy w tym programie. Woda to H2O, czyli jeden atom tlenu oraz dwa atomy wodoru, razem 3. Brawo! Piątka obroniona. Piątka obroniona. Mieliśmy tu matematyka. Bardzo dobrze szło. Nauczyciel matematyki mówił, że młodzież nie bardzo chce się uczyć matematyki, ale ty chciałaś. Bo to było tak, miałam być ekonomistą, ale nie poszła matura, przyznam się szczerze troszkę. Nie wiem, czy z mojej winy, czy po prostu brakło szczęścia. Więc miałam papiery na polonistyce, ale zrobili ostatni rzut na studia na matematykę, więc przeniosłam papiery z polonistyki na matematykę. No to dosyć daleko jednak z polonistyki na matematykę. No tak, znaczy polonistyka miała być na przeczekanie tej ekonomii, w końcu poszłam na matematykę, no i jakoś tak mi się spodobało, że zostałam. Zostałaś. I ty chciałaś być polonistą bez czytania książek. Dostałam się, więc da się, tak? Cud. I to jeszcze z specjalnością bibliotekarstwo. No nieźle, to już naprawdę. Twoje życie jest pełne ciekawostek. Jest barwnie, no nie powiem. Jest barwnie. Ciekawe, jakie będzie czwarte pytanie. Samiec którego gatunku ptaków ma żółty dziób? Sęp płowy, bocian biały, zimorodek czy kos? Powiem tak, bocian ma czerwony, z tego co kojarzę z bajek. Jak zjada żaby, to jest czerwony. Sęp ma chyba biały. Nie wiem, jak wygląda zimorodek i nie wiem, jak wygląda kos, ale wiem, kto będzie wiedział, jak wyglądają ptaki, bo się interesuje ptactwem, także poprosimy Marka. Zapraszamy, Marku. Interesujesz się ptakami? Znaczy, no tak trochę tak, więc na pewno na 100% nie jest to bocian, bo do karmników nie przylatują. Sęp płowy też, zimorodek to jest taki ptaszek, który rybki łowi. No, a dziób jaki ma? Dziób ma chyba czerwony bodajże, a na pewno żółty będzie miał kos. Na pewno? Więc ja dla mnie tak ja jest. Ja ufam Markowi. W takim razie uwaga, przekonajmy się, proszę bardzo. To jest właśnie jaki ptak? Kos. Kos! Yeah! Piękny, dziękuję. Wiedziałam kiedyś. Jak się gra, powiedz? Bardzo dobrze. 5000 zł to jest poziom twojej gry. Miło nam się rozmawia, czy mnie z tobą się miło rozmawia? Mi też bardzo miło. To cieszę się bardzo, w takim razie będziemy kontynuować naszą grę i rozmowę w kolejnym programie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym dokresie. Dziękuję. To fajnie jest u nas? Bardzo fajnie. Dzięki sobie elegancko, rozmawiamy, piękno.